Drugie spotkanie Halowej Ligi Piłki Nożnej Stalex Liga w dniu dzisiejszym. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczął się mecz pomiędzy TV Projekt a bezimiennymi Chełmno. Po wielkich emocjach, jakie mieliśmy przed momentem, no teraz nie powinno być gorzej. Powinniśmy znowu mieć wielkie, wielkie emocje. TB Projekt w koszulkach czerwonych z białymi spodenkami na biało i zielono. Drużyna bezimiennych Chełmno, no, która teraz miała pierwszą dogodną okazję do zdobycia gola. Za chwilę przedstawimy Państwu oczywiście składy zespołów. To już za chwilkę. Składy zespołów. Drużyna TB Projekt. Zero Karol Lamparski. 5 Mateusz Piątek. 6 Wojciech Wiśniewski. 7 Cezary Zieliński. 8 Andrzej Kunda. 9 Adam Ziółkowski. 10 Stefan Kozban. 12 Krzysztof Neumann. Krystian Neumann. 14 Łukasz Filink. 15 to Kamil Kajzer, 16 Bartłomiej Stępniewski. Bezimienni Chełmno. No i w bramce oczywiście dwóch bramkarzy. Mamy Karola Lamparskiego właśnie, który w tym momencie stoi na bramce. A także Jasłosława Furtaka z numerem 1, który w tym momencie na ławce rezerwowych. No i bezimienni Chełmno 3, Tomasz Jaroch. 4 to Łukasz Beszczyński, 5 Emil Nowak, 6 Mateusz Konopacki, 8 Marek Jaroch, 14 Jakub Rządkowski w bramce, Mateusz Matyjasik. No i już szybkie wznowienie przez zawodników drużyny z Chełmna, niestety nieudane. Teraz podobnie jednak bezimienni, no jednak ta szersza ławka to może być kłopot drużyny z Chełmna, że tą szerszą ławkę mają zawodnicy TB Projekt, mogą oni tutaj jednak bardziej namieszać, bardziej rotować tym składem. Jest
jest okazja właśnie dla TB Projekt, no i mamy pierwszą bramkę. Wojciech Wiśniewski. Zawodnik z numerem 6 zdobywa pierwszą bramkę dla TB Projekt. Asysta Stefana Kosmy. To ten zawodnik z numerem 10. Bartłomiej Stępień, numer 16, a teraz zobaczmy, jak do tego doszło, że ta bramka właśnie padła przed momentem. Kolejna okazja, tym razem z drugiej strony dla drużyny bezimiennych Chełm, no próbował Jakub Rządkowski. Rozpoczyna od autu już TB Projekt. Ciężko tutaj wskazać faworyta w tym spotkaniu. Myślę jednak, że zdecydować może właśnie ta krótka ławka drużyny z Chełmna. Przypomnijmy, że właśnie po tym meczu poznamy czwartego uczestnika drugiej rundy Pucharu Stalex Ligi. Teraz dobrze wybita piłka na rzut rożny. Zażegnane niebezpieczeństwo. Kolejna okazja właśnie do drużyny z Chełmna. Jakub Rządkowski trafia w słupek. Mamy jeszcze rzut rożny. Zgodnie z planem kolejny mecz powinien rozpocząć się o godzinie 15:10. Już wiemy, że tak się oczywiście nie stanie. A tym kolejnym spotkaniem będzie pojedynek pomiędzy Deja Vu a LB. Żeby tak się stało, to właśnie powinna zaczynać się druga połowa tego spotkania. Co oczywiście było niemożliwe. Okazja dla drużyny TB Projekt, bardzo mocny strzał w wykonaniu Cezarego Zielińskiego, niecelny. Przepraszam, oczywiście był celny, ale dobrze obroniony przez Mateusza Matyjasika. No i teraz okazja dla drużyny z Chełmna, nie doszedł do tej piłki jednak, chociaż bardzo się starał Łukasz Beszczyński. Kolejny strzał, teraz dobrze wybroniony przez Radosława Furtaka, który w tym momencie na bramce. Kolejna próba, ależ piękny dribbling i jest bramka. Stefan Kosman, ale ta asysta Bartłomieja Stępnia. Bartłomiej Stępień zrobił to no, dosłownie kapitalnie. Zobaczmy to jeszcze raz. Tutaj ruszył jeden, drugi rywal, trzeci rywal. Zmyłka bramkarza, podanie na wolne pole. No i mamy 2-0. Mogli ucieszyć się zawodnicy zawodnicy TB Projekt z tej bramki, bo ona była naprawdę bardzo, bardzo ładna. Od autu już rozpoczęli zawodnicy TB Projekt, zawodnicy ze Świecia. Jest okazja dla bezimiennych Chełmna, ale dobrze Jarosław Furtak w bramce. Kolejna
Próba drużyny z Chełmna. Strzał z ostrego kąta. Bardzo niecelny. Szybciutko. Dobrze szukają tam swojego miejsca zawodnicy bezimiennych. Nic z tego jednak nie wyszło. No to mogło zostać potraktowane jako faul. Sędzia pokazał jednak, że gramy dalej. Puścił tą akcję do przodu. No i od bramki rozpocznie Matyjasik. Już Matyjasik wznowił. Kolejny aut. Dziesięć minut pierwszej połowy za nami. Jak na razie TB Projekt prowadzi 2-0 z drużyną bezimiennych Chełmno. Teraz to podanie dobrze zablokowane. Kolejna próba, no ale tylko od bramki Matyjasik. Nie, rzut rożny, tak uznali sędziowie. Czy tak uznał sędzia oczywiście, Jakub Zdawka. On dzisiaj jest tym sprawiedliwym, który w tych pierwszych 5 spotkaniach oczywiście będzie decydował. O tych przewinieniach z jednej i drugiej strony. Rozpoczęła drużyna TB Projekt. Wybicie na aut. Źle wybita piłka. No i jest futbolówka w posiadaniu bezimiennych. Dobre podanie, no ale ten strzał już no, w trochę słabszym wykonaniu. A strzelał Łukasz Beszczyński. Czy zdąży do tej piłki? Zdążył, utrzymał tą piłkę ładnie w boisku Tomasz Jaroch. Nie pozwolił, aby futbolówka wyszła na rzut rożny. Bardzo mocny, ale bardzo niecelny strzał Jakuba Rządkowskiego. Rządkowski próbował, szukał tutaj zdobycia bramki z tego rzutu rożnego, no ale strzał, tak jak mówiłem, był, no możemy powiedzieć, katastrofalny. Ale może teraz Rządkowski. Rządkowski, ale no, minął dwóch rywali, trzeci mu jednak tą piłkę zabrał, ale ciągle drużyna bezimiennych. No i kolejny strzał, bardzo niecelny. Dwa do zera. Taki wynik w tym momencie na tablicy wyników. TB Projekt prowadzi z drużyną bezimiennych. Kolejna próba ekipy z Chełmna. No mają, szukają swojej okazji zawodnicy z Chełmna, jednak brakuje tego ostatniego finalnego podania, które mogłoby się zakończyć strzałem na bramkę Radka Furtaka. Tego jak na razie właśnie w drużynie z Chełmna nie ma.
spoglądam na zegarek, tam 14 minuta meczu. Teraz kolejna próba, no ale dobrze czujnie w bramce Furtak wyłapał tą piłkę. Jest faul. Piłka dla bezimiennych. Oj! To może zakończyć się żółtą kartką. No jednak był pobłażliwy w tej sytuacji sędzia Bzdawka, bo mógł za taki wybuch podyktować żółty kartonik. No i wtedy bezimienni byliby dwie minuty w osłabieniu. Teraz już Matyjasik szybko wznowił futbolówkę. Jest okazja, no jest bramka. Bramka kontaktowa dla drużyny bezimiennych Chełm. No i wyszło to doświadczenie Matyjasika w rozgrywkach Stalex Ligi. Matyjasik złapał tą futbolówkę, szybko wznowił. Właśnie, proszę to zobaczyć. Szybko, dobrze wypatrzył swojego kolegi, swojego kolegę. No i zakończyło się to wszystko finalnie bramką. Po raz kolejny ruszają zawodnicy bezimiennych, tym razem trójką. Jest okazja, ależ niedokładne podanie. Próbują zawodnicy bezimiennych Chełm, no ale po raz kolejny nic z tego nie wyszło. No a oni na strzelenie bramki wyrównującej mają tutaj jeszcze no 23,5 minuty, bo jeszcze oczywiście druga połowa tego spotkania przed nami. Piłka wychodzi na aut. Rozpoczyna drużyna Schełmna. Szybka strata piłki. Próbuje TB Projekt. Jest tam w środku jeden niepilnowany zawodnik drużyny TB Projekt, ale do niego piłka nie dotarła. No i teraz mogą ruszyć dwójką do tej akcji zawodnicy Schełmna. No ale dwójka zawodników tam została. Jeszcze piłka nie opuściła placu gry. No i dobrze w bramce Radosław Furtak. To jest faul. Nie, sędzia pokazuje, gramy dalej. Z główką próbował zaskoczyć bramkarza Cezary Zieliński. Komu się jednak nie udało. No i już szybciutko bezimienni. Rządkowski. Niedokładnie szukał tamtym podaniem Mateusza Konopackiego. Jaka decyzja sędziego? Jest piłka dla TB Projekt. Idą już do szatni zawodnicy Deja Vu i LB. Oni wystąpią, przypomnijmy, w następnym spotkaniu, które no już za około pół godziny powinno się rozpocząć. Wtedy to pojedynek
między właśnie tymi dwoma zespołami, które rok temu spotkały się w rozgrywkach drugiej ligi. Próbuje TB Projekt. Teraz jest okazja dla bezimiennych słupek. Jeszcze dobitka, gol! Emil Nowak. Mamy bramkę wyrównującą. Mamy 2-2. A więc emocje zaczynają nam się tutaj od nowa. Tutaj doskonałe, prostopadłe podanie. Pierwszy strzał w słupek, ale dobitka już oczywiście celna. Teraz dobra interwencja bramkarza drużyny TB Projekt. No i teraz ruszają dwójką zawodnicy TB Projekt. Jest okazja, dobrze Matyjasik. Broni strzał Bartłomiej Jastępnia. Ale teraz po raz kolejny dobrze nogą broni Matyjasik. Jaka decyzja sędziego, piłka dla TB Projekt. 20 sekund do końca pierwszej połowy. Za chwilę ta pierwsza połowa przejdzie już do historii, ale jeszcze była kolejna okazja dla drużyny TB Projekt. No i mamy trzecią bramkę. Na 6 sekund, na 5 sekund przed końcem mamy trzecią bramkę dla drużyny TB Projekt. Jest strzelcem Łukasz Finik z numerem 14. Szybciutko pokażmy jeszcze tą sytuację. Jeszcze szybciutko pokażemy Państwu właśnie tą sytuację, po której przed momentem padła bramka. No właśnie w taki sposób. Cóż, zapraszamy na przerwę.
Nie rozpoczęła się druga połowa spotkania pomiędzy TB Projekt a bezimiennym Chełmno. No i emocji jest co nie miała. 3-2. Bramka na 3-2 strzelona na 6 sekund przed końcem pierwszej połowy, a teraz poprzeczka po strzale jednego z zawodników bezimiennych Chełmno. No to zwiastuje nam tutaj naprawdę wielkie, wielkie emocje. Pobudzają swoich kolegów z ławki zawodnicy TB Projekt. Mieliśmy zmianę, mamy zmianę w bramce. Karol Lamparski. Bodajże pojawił się teraz w bramce. Więc mamy nowego bramkarza w ekipie TB Projekt. No i zobaczymy, jak sobie poradzi. Na parkiecie hali widowiskowej Sportowej Świeciu w pierwszym meczu pucharu Stalex Ligi. W pierwszym meczu pucharowym. Czy ostatnim? Zobaczymy. Bo tak jak już mówiłem, tak jak już wspominałem na początku naszej dzisiejszej transmisji, gramy tylko jeden mecz. Jeżeli będziemy mieli tutaj remis w regulaminowych 40 minutach, będziemy mieli dogrywkę. Później druga, ewentualnie druga część dogrywki, no i na koniec rzuty karne. No, lekką przewagę teraz zawodników bezimiennych, którzy dobrze kryją na całej szerokości boiska, na całej długości i szerokości boiska. No i to w tym momencie sprawia, że drużyna z Chełmna stwarza sobie, potrafi sobie stworzyć kilka dogodnych sytuacji. Mamy jeszcze mały kłopot z łączem internetowym. Coś jest tutaj z tym łączem na hali nie tak. Mamy z tym łączem kłopoty od początku. Teraz piękna okazja do zdobycia. No to mogła być naprawdę fajna bramka w wykonaniu Mateusza Konopackiego, ale nic z tego nie wyszło. Rządkowski podawał na prawą stronę właśnie do Konopackiego, nic z tego nie wyszło. Teraz bez faulu, czy utrzymają piłkę w boisku zawodnicy bezimiennych? Nie, ale to nie miało znaczenia, ponieważ bezimienni mieli aut. No i dobra interwencja bramkarza drużyny TB Projekt. Już TB Projekt szybko do przodu zagrywa tą piłkę. Kolejna okazja, mamy rzut rożny, ten rzut rożny wywalczył Kamil Kaiser. No i doskonała sytuacja Bartłomieja Stępnia. Pokazuje teraz, że to było dobre zagranie, które otrzymał od właśnie Kamila Kaisera. Ale nie potrafił tego zamienić na bramkę. Spokojnie, drużyna z Chełmna szuka swojej kolejnej okazji do zdobycia bramki. Teraz zamotał się trochę w tej sytuacji Rządkowski, ale mamy rzut rożny. Będzie jeszcze jeden stały fragment gry. Jeszcze
Jeszcze jeden rzut rożny. No i jeszcze raz. Trzeci rzut rożny. Jeszcze strzał. Dobrze wybroniony przez Karola Lamparskiego, który w tym momencie w bramce drużyny. Nie, przepraszam, to Radosław Furtaka. Wcześniej, w pierwszej połowie był w bramce Karol Lamparski. Mam tutaj dwóch zapodników wpisanych. Przepraszam Państwa za tą pomyłkę. A więc Radosław Furtak w bramce. No i on w tym momencie bronił bardzo dobrze. Długie podanie futbolówki do przodu. Jest przejęcie przez TB Projekt, ależ zamieszanie. Próbuje zbiegać tam na prawą stronę boiska Kamil Kaiser. Piłka opuściła plac gry, no i nie opłacało się to Kaiserowi, ponieważ on stracił tą futbolówkę. 13 minut do końca meczu. Do końca drugiej połowy, czy do końca meczu, to zobaczymy. No jeżeli będą takie strzały oddawać zawodnicy bezimienny Hełmno, to możemy przypuszczać, że to będzie koniec meczu. Łukasz Bereszyński, no teraz ten strzał katastrofalny w jego wykonaniu. Matyjasik. Próbują zawodnicy z Hełmna po raz kolejny naciskać. No ale muszą tutaj oszczędnie szacować swoje siły, ponieważ no tylko dwóch zawodników na ławce rezerwowych. Tutaj nie ma momentu odpoczynku. Tutaj jeżeli schodzi się na ławkę, to schodzi się dosłownie na chwilę. Kolejny strzał, ale pośliznął się zawodnik z Hełmna. Po raz kolejny był drużyna z Hełmna. Atakują. Teraz wyraźna przewaga tej drużyny. Bez faulu. W tej sytuacji przed momentem tak uznali sędziowie. Ależ teraz błąd. Jest okazja dla bezimiennych. I to jest rzut rożny. Emil Nowak nie trafia do pustej bramki. Wydawało mi się, że mógł być tam faulowany Emil Nowak. Sędzia uznał jednak inaczej. Teraz ponownie Emil Nowak, boczna siatka. Kolejna okazja. Położył się Matyjasik. No i dobrze, Matyjasik teraz zażegnał niebezpieczeństwo. Jest out dla drużyny TB Projekt. Po raz kolejny dobrze Matyjasik, chociaż wypuścił jeszcze tą piłkę z rąk. No i wybijają zawodnicy bezimienny Hełm. No tak na uwolnienie możemy powiedzieć tą futbolówkę. Piłka opuszcza plac gry. Będzie okazja dla drużyny z Hełmna. No i próbował Emil Nowak zaskoczyć Radosława Furtaka. Ponownie Emil Nowak przejmuje tą piłkę, ale tylko na chwilę. Dla kogo piłka? Piłka dla drużyny z Hełmna. No i o czas prosi drużyna TB Projekt.
No i rozpoczynamy grę po tej przerwie. Po przerwie dla drużyny TB Projekt. No i zobaczymy, co zrobi drużyna właśnie TB Projekt w tej sytuacji. Będzie żółta kartka dla zawodnika z numerem 3, to Tomasz Jaroch, on ukarany tym żółtym kartonikiem. Dziesięć minut do zakończenia tego spotkania regulaminowego czasu gry. Kolejna okazja dla drużyny bezimiennych, no i po raz kolejny niewykorzystana. Teraz oj, chyba był tam fał popchnięty jeden z zawodników. Z hełm na Lysencia pokazuje, gramy dalej. No i próbują bezimienni. Piłka wychodzi na aut. No, końcówka tego spotkania będzie niezwykle ciekawa. Przypomnijmy, że to jeszcze nie koniec emocji, ponieważ jeszcze 7 spotkań przed nami. To jest okazja, no i dobrze Matyjasik. Drużyna z Helmla próbuje, szukam jeszcze 8 minut, ma na strzelenie na tej bramki wyrównującej, też piętką próbował z numerem 8 Marek Jaroch. Emil Nowak do Rządkowskiego, faul. Jest przewinienie. Jest rzut wolny na gwizdek, pokazuje gramy Jakub Zawka. No i obok bramki. A próbował po raz kolejny Emil Nowak właśnie. Ale teraz dobrze Matyjasik nogą. Jeszcze łapie futbolówkę, wypuszcza piłkę. Oddał tu bezimienni. Głośny doping drużyny TB Projekt. Teraz strzał. Mocny strzał w długi róg bramki. No i już szybciutko wznawiają zawodnicy TB Projekt. Strzał obok bramki Matyjasika. Już rozpoczął Matyjasik. Śpieszą się zawodnicy z Chełmna. No zobaczymy, moim zdaniem będziemy mieli tutaj emocje do samego końca. Jest przejęcie piłki. Mateusz Konopacki, jest rzut rożny.
próba, no i kolejny strzał. Niecelny. Nie potrafił pokonać. No i jak, ale tyle sędziego jest rzut wolny. Za to zagranie. Okazja dla drużyny TV Projekt. Dobrze, Matyjasik. Jeszcze dobitka niecelna. No i o czas. Proszą zawodnicy bezimiennych Chełbno. Tam chyba jakiś kłopot Matyjasika. Miał kłopot z ramieniem bodajże Mateusz. Matyjasik. Zobaczymy, czy to wpłynie na jego postawę w tych ostatnich minutach tego spotkania, tego regulaminowego czasu gry. 5 minut 30 sekund. Tyle czasu ma jeszcze w swoim zapasie drużyna z Chełmna, aby tutaj tą bramkę strzelić. No i wtedy spróbować, no, zawalczyć o tą dogrywkę, która nas może tutaj czekać. Przypomnijmy, wczoraj dwa mecze bez dogrywki. Dzisiaj pierwszy mecz także. Zwycięstwo drużyny Akropolu. Zobaczymy, jak będzie teraz. Ale już była okazja dla bezimiennych. Próbują zawodnicy z Chełna. Ambicji im na pewno odjąć nie można, ale teraz dobrze wyszedł z bramki Matyjasik. Kolejny strzał zawodników TB Projekt obok bramki. Nowak. Była tam wysoko uniesiona noga, ale sędzia pokazuje, że gramy dalej, przywilej korzyści. Pusta bramka, no i dobrze Rządkowski wybija piłkę z pustej bramki. 4 minuty. No i będziemy wiedzieć już albo wszystko, albo prawie wszystko. Matyjasik teraz czysto. Emil Nowak. Jest okazja, Rządkowski, ojojoj. Sędzia pokazuje, gramy dalej, gol! 3-3. Oj, ale tutaj jest potrzebna pomoc medyczna. Mimo trzeciej bramki, no Rządkowski potrzebuje tutaj pomocy medycznej. Wszystko już jest jednak ok. No, zderzył się tutaj mocno ze swoim rywalem. Mamy 3-3.
No i czyżby to był zwiastun dogrywki? No i wznawiamy je 3-3. Kolejna okazja dla bezimiennych. To podanie jednak do nikogo. Piłka dla drużyny z Chełmna. Naciskają zawodnicy z Chełmna. No, jeszcze będą tutaj szukać tej bramki zwycięskiej w regulaminowym czasie gry. Teraz była doskonała okazja. Dobrze, naciskani zawodnicy z Chełmna jednak przez TV Projekt. Strzał z dystansu w wykonaniu zawodnika z numerem 14, to Łukasz Filnik, bardzo niecelny. No, zobaczymy, czy będzie nam się szykowała tutaj dogrywka. Rządkowski z dystansu niecelnie. 2 minuty. Już minuta 50 sekund pozostała do zakończenia regulaminowego czasu gry. To naprawdę bardzo mało czasu. Teraz okazja, podanie dobre. Odrobiny jednak niecelne. Matyjasik. Już rozpoczął Matyjasik. Emil Nowak do Rządkowskiego. Bez faulu to oczywiście. Teraz trójką, ależ to była potężna bomba w wykonaniu Rządkowskiego. Mamy jeszcze rzut rożny. Nowak. Piłka dla bezimiennych. 56 sekund. Ten strzał wykonaniem Stefana Kozbana. Naprawdę bardzo niecelny, ale teraz kolejna okazja. Oj, 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 kopnięty Matyjasik. Leży w tym momencie na placu gry. A do zakończenia regulaminowego czasu gry pozostało jeszcze 38 sekund.
okazja dla drużyny z Chełmna. No i to była, chyba możemy powiedzieć, piłka meczowa. Jeszcze jeden strzał wybroniony. Mamy piłkę właśnie dla bezimiennych. 19 sekund. Jeszcze 8-7 sekund. Jest przejęcie futbolówki. 2 sekundy do zakończenia regulaminowego czasu gry. Czy będziemy mieli dogrywkę, czy też jeszcze jakiś ostatni strzał? Takie wbicie tej piłki, no i mamy remis. 3-3, za chwilę dogrywka. Rozpoczynamy pierwszą część dogrywki. 5 minut, bo tyle to oczywiście potrwa. No i zobaczymy, czy będziemy mieli rozstrzygnięcie, czy też kolejne 5 minut dogrywki. Bo przypominamy oczywiście, to są zasady, które już obowiązują w Pucharze Ligi. To nie jest mecz ligowy. To jest oczywiście Puchar Ligi. No i tutaj gramy tylko jedno spotkanie. Jak na razie, no, walczą na całej długości boiska zawodnicy z Chełmna. Teraz są to, aby zdobyć tutaj tą bramkę, no ale te strzały są naprawdę bardzo, bardzo słabe. Przypominamy, dogrywka trwa 5 minut, no i później drugie ewentualne 5 minut. Kolejny strzał niecelny. Strzał, który był obroniony przez bramkarza drużyny TB Projekt, no i bezimienni teraz będą walczyć. Mają rzut wolny z dobrej pozycji. Ustawił sobie tą piłkę Jakub Rządkowski. Strzał, gol!
Mamy bramkę dla bezimiennych Helm, no, no i właśnie Jakub Rządkowski, zawodnik z numerem 14. Strzela bramkę na 4-3. Zobaczmy jeszcze, jak do tego doszło oczywiście. Kombinacyjnie zagrany rzut wolny. No i mocny strzał. Piłka odbita jeszcze od jednego z zawodników TB Projekt. Do końca dogrywki pozostały 2 minuty. Teraz gra się trochę zaostrzyła. Już szukają zawodnicy TB Projektu szybkiego wyrównania. Za chwilę może dojść do wycofania bramkarza, ale jest okazja dla bezimiennych. Ależ teraz minął się z piłką Łukasz Beszczyński. On mógł już zakończyć ten mecz. Mamy bramkę! No i chyba już wszystko się wyjaśnia. 5-3. A piątą bramkę dla bezimiennych zdobywa Mateusz Konopacki. Dwójkowa akcja ekipy z Chełmna. No i bramka. Czy takim wynikiem, no, mamy jeszcze do zakończenia jeszcze jedna okazja do zdobycia bramki miała. Teraz drużyna bezimiennych do zakończenia tej dogrywki pozostało już tylko 30 sekund, a więc no już możemy powiedzieć, że w drugiej rundzie Pucharu Ligi zamelduje się drużyna bezimiennych Chełmno. Nie ma bramki. Może teraz jest gol! Jest gol na 6-3. A jego strzelcem Jarocho, ile dobrze zauważyłem. Tomasz Jaroch z numerem 3. Asystował Marek Jaroch. Pięknie w okienko zagrana ta piłka. Po tym strzale. No i pozostało 8 sekund. Może jeszcze bramka honorowa w tej dogrywce dla TB Projekt? Nie. 3 bramki strzelone w 5 minut. W 4,5 minuty, tak możemy powiedzieć. To wystarczyło drużynie bezimiennych do wygrania tego spotkania. Za chwilę kolejne spotkanie. Spotkanie pomiędzy Deja Vu a LB.